Hej, z tej strony Drakonagel, witam was w 62. odcinku serii Zagramy Draka z The Dark Eye. Obecnie znajdujemy się nadal w Murolosz. Tylko popchnęliśmy ostatnio fabułę do przodu. Zwiedziliśmy grzybowy ogród. Znalazłem tam pełno grzybów. Jestem teraz grzybiarzem. Emocje jak na grzybach, co nie? W każdym razie mamy taką oto misję. Podejrzenie padło na przyjaciółkę. Udaj się do sali tronowej. Już na razie tego za bardzo nic nie możemy zrobić. No to idziemy. Sala tronowa jest w tę stronę. Dobra. To ja zejdę sobie tędy i pójdę właśnie w tym kierunku. Nie opłacam się teraz sprawdzać sprzedawców i z kimkolwiek rozmawiać, bo po prostu nie będzie nic nowego. Tędy. Zobaczmy, co tym razem usłyszymy. Jest tu sporo krasnoludów, ale na razie niewielu. Naprawdę z bardzo małą ilością można poznać o czymś konkretnym. No, a resztę to sprzedawcy. Więc. Dobra. Są też stoły craftingowe. Jakby ktoś potrzebował. Ja chciałbym jakąś recepturę na jakiś lepszy miecz, albo nie wiem, rapier, to nie topór, bądź buławę. Nie to, że narzekam, tylko po prostu wiadomo, lepszy ekwipunek zawsze się przyda. No dobra. No dobra. Ciekawe, czy tym razem też nas tak potraktuje niezbyt miło, jak byliśmy w tych jaskiniach. Szczerze to wątpię, żeby to była salina. Może i jest taką typową cwaniarą, ale nie morderczynią, bez przesady. No, nie trudno się było domyślić, o kogo chodzi. Znaczy, ja ci wierzę, Salino, wyluzuj. Oho, dowody, tak? Czyli trzeba pewnie będzie znaleźć dowody ją odciążające? Ją oczyszczające z winy, o. Jak najbardziej. Dobrze, już dobrze. No, a jeszcze kradzież, tak? Zawał w kopalniach. To nie wiedziałem, że kopalnia ma serce. Jeszcze by było jakieś określenie zawalenie albo tąpnięcie. Sherlock Holmes może mi buty czyścić, jeśli chodzi o te śledztwa. No dobra, co my tu mamy? Im więcej, tym lepiej. No dobra, no to porozmawiamy pewnie z kim się da. Właśnie z krasnoludami, z którymi wcześniej nie dało się zamienić słowa. No i czegoś się dowiemy może. Może zapytajmy ją o coś. Może to nam pomoże. O właśnie. Może jakieś konkretne osoby, które pomogą nam w tym dochodzeniu. Świadek. Grimbeard, tak? Okej, już zapisuję sobie na kartce. Tak w razie czego? Tawerna. Prawdziwy winowajca. Dobre pytanie. Alessia, tak? Ciekawe, czy to podejrzenie jest słuszne.
Ciężko im powiedzieć. No dobra, z nią może też porozmawiamy, jak trzeba. Jeśli można, w zasadzie. Dobra, to już pytaliśmy. Rozmawia z Grimbirdem. O, jest i Xolgorax. Szczerze to jakoś nie zauważyłem tej jego odlotu, że tak to określę. Czyżby kolejny jaszczuroludź? Nie zdziwię się. No właśnie, smokowaty jaszczuroludzie. Zmiennokształtni. Aromie, wszystko jest możliwe, uwierz mi. Zabiłem smoka w 4 osoby. No w 5, bo jeszcze ty nam towarzyszyłeś. Więc nie ma rzeczy niemożliwych. To niemożliwe. Ale wykonalne. Rakorium to jest po prostu inna para kaloszy, zupełnie inny świat. Okej, wybacz mi docięcie, już wracamy do rozmowy. Czyżby magia? Nie wiem. Nie mam za bardzo pomysłów. No dobra, ale pytanie co? Spytajmy o tę jaskinię. No i proszę bardzo. Spokojnie, jako główni bohaterowie przeżyjemy wszystko. Krolmom, rasa ohydnych czcicieli smoków. Ty, kultyści. Właśnie ten wojownik mnie zainteresował. Zobaczyliście, że krasnoludy, faceci mają właśnie często, chyba praktycznie zawsze, mówią o sobie: mam na imię tak, syn kogoś tam. Taka ich maniera. Zwycięzca smoczego zadania. O, proszę. Hełm ognia! Proszę, kolejny fragment naszej zbroi. Gromiego miasta Korumbry. Magiczne miasto ze złota. Coś jak Eldorado. Właśnie, jest jakaś droga? Portale. Ciekawe, jaką statystykę zwiększa hełm. Spryt? Intuicję? Może coś takiego? Ochrona przed ogniem. Przydałoby się. Prawdopodobnie. Właśnie, jeszcze to miasto. Technomagiczne machiny. Fantazy skrzyżowane z science fiction, co? Oby istniało, bo chce się wzbogacić. Jakieś nowe itemki w ogóle. Czy możemy zapytać o coś jeszcze?
Dobra, to tyle. Dowiedzieliśmy się czegoś, zaktualizowało nam się to zadanie. No i drogę do jaskiń, zbierz wskazówki. Znajdź adamantowe serce. Tyle. Dobra. Trzeba porozmawiać z tym krasnoludem. Z królem raczej już nie porozmawiamy, albo z Aromem, ale upewnię się jeszcze tego się czego. Dobra. A ty coś powiesz? Co z tego, że ja to powiem, skoro i tak nie uwierzą? Dam radę. Pytania o Morolosz już były. Dobra, zajmijmy się badaniem tej sprawy. Znajdźmy jak najwięcej dowodów. I oczyśćmy naszą znajomą z zarzutów. Magazyny. Przygrobowe znowu? Te przygrobowe są już martwe. Teoretycznie, ale nie wybiegajmy tak bardzo w przyszłość. Plaga wszy. Nawet Geralt nie miał takiego... Chociaż nie, on miał jeszcze większy zapierdol. Chociaż z takim... tałataństwem nie walczył. Walczył jeszcze z gorszym. Z jeszcze gorszym, powinienem powiedzieć. Dobra, kolejna misja, plaga wszy. Może się czegoś dowiem. Warto sprawdzić, co się da. Się zgliczował pasek z imieniem. Nie zawsze jest tak, jak się wydaje. Poproszę. Mam nadzieję, że to migry nie zepsuło, bo mnie szlak trafi. No, wystarczyło nakierować na inną osobę i już się wyłączyło. Czy zniknęło bardziej. Czekajcie, tu jest magazyn, okej, okay, ale ja chcę porozmawiać ze świadkiem. Który jest... w tawernie, jeśli się nie mylę. Porozmawiajmy w ogóle z kim się da. No, tu jest. No to jest chamskie i rasistowskie. Dobra. Widzę, że było ciekawie. Może Gerling nam pomoże. Dobra. Spoko. Przyszedłem tu poznać czym innym.
Odstraszanie gadanina. Pytanie, czy wystarczy mi. Jest! Uff! Od razu wykluczyłem opcję bez tego nawiasu, bo wiedziałem, że to nic nie da chyba. Znaczy... Nie wiem, po prostu wolę od razu przejść do konkretów. Dobra, mamy... Alibi. Czyli skończyliśmy zadanie świadek przy okazji. Coś jeszcze? Okej. Trzeba porozmawiać z młodszymi krasnoludami. Chociaż w sumie nie odróżniam czasami tych starszych od młodszych. O właśnie. No dobrze. Z kim by tu jeszcze warto porozmawiać? O, tąpnięcie, bardzo dobre określenie. Spokojnie, nie śpiesz się. Dobra, górnicy. Właśnie, gdzie znajdę? Właśnie najpierw spytajmy. No dobra. Zawalony tunel. Coś czuję, że będziemy mieli dużo questów pobocznych. Dobra. Pogadajmy z kim się da. Mamy dokładnie wymienionych. Dobra. Wszystkim się zajmiemy. No dobra, a może osoba, z którą walczyliśmy w konkursie piwnym, coś powie? Nie tym razem jednak. O, jak miło, że o tym wspominają. Nie, dziękuję. Mam ważniejsze sprawy do załatwienia. Właśnie. Ważniejsze jest to, co widziałeś, a nie słyszałeś. Aha, aha. Następnie zastosuję to, jak będę mówił o jakimś pornosie. Ale ty, no, ostatnim czasem naprawdę się trzeba nieźle wysilić. Żeby się wyróżnić. Okej, czyli nic ciekawego. Tutaj też raczej nic nowego nie będzie. Okej. Mimo wszystko warto było sprawdzić. O, jest i Aldesia. Ciekawe, czy ona ma coś z tym wspólnego, czy tylko taki wymysł Salina? No, ciekawe. Zobaczmy.
Czy to tylko taka podpucha? Takie prawienie komplementów? Znaczy nic nowego nie masz. Niemieckie buty. Pasują do Nasreddina. Wybaczcie, jeśli źle powiedziałem jego imię, ale czasami naprawdę ciężko mi spamiętać wszystko. No dobra. Szukajmy dalej. Znowu to samo w Orgrimie? Ech. Połamania nóg. No chyba jednak w tym przypadku bardziej trafne by było połamania kilofów, coś takiego. Takie bardziej nawiązujące do wydobycia. To tylko takie moje zdanie. No i... Okej, myślałem, że dwa razy kliknąłem, ale jednak nie. Nie mam. Myślałem, że kronikarz będzie miał jakieś informacje na temat tych występków. Dobra. Gadajmy z kim się da po prostu. Z handlowcami nie ma co dyskutować. Po prostu chcą sokie na jagodowy. Okej. Już mam pełny. O, właśnie, można się przełączać między towarzyszami za pomocą przycisku Tab. Odkryłem to niedawno. O, właśnie, ta kusza. No, w sumie sprawdźmy. Użyj. Receptur łuczasz. Kamienny dom, metalowe części. Ścieg na kawałki skórek do drewna. Korba z drzewa żelaznego. A może frytki do tego. Tylko wielki mistrz zdoła zrozumieć ten skomplikowany projekt. 18. No to już nie jest byle co, zdecydowanie. Ale przedmiot naprawdę dobry. Myślę, dobra. Posprzedawajmy parę przedmiotów, skoro już mamy zagracony ekwipunek. Przede wszystkim o swoim ekwipunku. Czy to coś jeszcze ciekawego? Kamienny dom w razie czego. Okay, różne składniki do różnych działów rzemiosła. Ło, 9 dużych napojów leczniczych, za tyle kasy mógłbym sprzedać. Ale zostawię je sobie. To wiem, może kiedyś przydadzą. O, tutaj ten smoczy ząb już nie jest taki tani, co? Wcześniej kosztował ledwo talara, teraz 11 dukatów, co? A, widzicie. Pijawka w słoiku. Rozwala mnie, co ja tu zbieram w tej grze. Myślałem, że kłaczki to jest szczyt wszystkiego, ale jak zobaczyłem, co jeszcze tutaj jest, to aż po prostu mnie zatkało. Smocza krew. Nie za bardzo potrzebuję. Najwyżej się odkupi kiedyś i tyle. Czy jest coś jeszcze? Tak, parę przedmiotów z tych skrzyni. O, właśnie te pancerze, których nie używamy. Po to właśnie skurowałem te pająki, żeby zebrać pajęcze kły. Hajsy za to!
zostawię sobie ten drugi ziomb jeszcze. A, mogę sprzedać. Dobra. Niech będzie. O, żądło skorpiona też są całkiem cenne. To miło. Będzie na czym zarabiać. Zostawię sobie te grzyby. Ot tak. O, pułapki też. Coś tam są warte. Mogę sobie kupić ten kamienny dąb. Może mi się kiedyś przyda do jakichś broni czy czegoś w tym guście. Potem nie będę musiał zapitalać tutaj, więc akceptuję. Dobra. Policzmy. Wraz z tym wydatkiem zarobiłem. Czekajcie, żebym się teraz nie pomylił. 119 dukatów, 8 talarów i 6 grajcarów. Plus 21 dukatów, 2 talary i 5 grajcarów wydałem. No, spoko. Czy to właśnie to jest maksimum? Może i tak, ale upewnię się jeszcze. Guzik. Ten długi łuk tykowy służy nam przez kawał czasu, ale już mam lepszy, naprawdę dobry łuk. Zbrojmistrz też raczej nic ciekawego nie powie. O, możemy o nią spytać. Dobra, nie chcę jej obgadywać, ale może to coś da. No proszę, opłaciło się zaryzykować. No to się akurat przyda. Czy jednak warto jakichś handlarzy pytać? Okej. Mamy coś nowego. Czyżbyśmy znaleźli sprawczynię? No proszę. To się okaże. Chyba coś ciekawego? Jakieś składniki, kamienny dąb. Czy aż tyle sztuk potrzebuje? A co mi tam? Młot smokobójcy. Oczywiście dwuręczny. O, jest ta korba z drzewa żelaznego do tej kuszy. Jakby ktoś potrzebował. Okej, ale miło, że było nawiązanie do naszego jakże wielkiego wyczynu. Jest tu jeszcze sporo krasnoludów, z którymi można pogadać. Mamy już dwa zeznania. To nieźle. Szukamy górników, kolejnych osób, które mogą zaświadczyć o niewinności Saniny. Tu mnie nie było. Niezniszczona skrzynka świadczy o tym najlepiej. Ja tak poza tym nie kojarzyłem tego grzybowego krajobrazu w tle. Co to jest za miejsce? Skrzynka i beczka. Ewidentnie mnie tu nie było. Coś się zjebało? Czy ta beczka jest kurwa niezniszczalna? Może choć
chociaż Gwendala, co z nią zrobi. No i co teraz? Ha! Cwaniak ze mnie, co? Taki dobry jestem. Tu jest zamknięta skrzynka. Ale nie liczę na jakieś precjoza czy inne ekskluzywne przedmioty. Jeszcze nieraz na tym przejechałem. I ponownie to samo. Co ja? Tutaj nie przejdziemy. Okej. Dobra. Pokazałem wam jakieś nowe miejsce. Jest ciekawa miasta do zwiedzenia. Tak w zasadzie. Tu jest sala tronowa. No ja szukam kolejnych potencjalnych świadków. Tak chciałem powiedzieć. Ciekawe, to jest za obszar. Strażnicy pewnie nadal trzymają język za zębami. No dobra. Poruszajmy dalej. Zamknięte drzwi. To ciekawe. Chyba. Ci od tej gry słownej. Swoją drogą tłumaczę, musi jej nieźle się natrudzić, żeby ją przetłumaczyć tak porządnie. O, jest górnik. Chociaż nie, to jest przewodnik, ale ma kilof na plecach. O, górnik. Powodzenia. Zniknął. Czary! Po prostu. Tylko z tymi siostrami już nie pogadamy. Okej. O, jest kolejny kopacz. Zastanawia mnie, dlaczego nie przechodzą tędy, jakby do domu. Przynajmniej jak się wydaje, to jest dom. To jest kolejna z tych sióstr, okej. Gdzie jeszcze? O, tam jest. O, i skrzynka przy okazji. Jakże mogłem to pominąć? No niebywałe, prawda? Moi kochani widzowie. Pozbierać nie zaszkodzi. Sprząta szybę, ale też górnik. Dwa lata dla nas to jest kawał czasu, a dla krasnoludów to jest pewnie jak dzień. No, albo dwa ewentualnie. Dobra, został chyba jeszcze jeden. Tak. Tu jest. Dobra. Czy możemy tutaj wejść? W sumie to mamy zadanie z tym związane. Czekajcie. Adesja znika, ale to... Nie, to chyba tylko właśnie takie alibi. Kolejne. Pytajmy o to, jak się czuje Solgorax, chociaż my już z nim gadaliśmy, więc raczej dobrze. Tawerna. No tak. Czy
czyli trzeba poznać Solgoraxen ponownie, tym razem o Aldesi. Znaczy nie musimy, wystarczy pogadać z nim. Ten jeszcze magazyn do oczyszczenia. Można tu przejść. Kurna no. Kto to projektował no? Chyba, że trzeba poznać ze strażnikami? Kurde, ale on ma głos jakby... Nie wiem, miał garotę przy na gardle. Garota to jest takie... narzędzie... płatnego zabójcy. Na przykład agenta 47 właśnie służy do duszenia. Aha, dobra, na razie nie możemy. To było do przewidzenia. Dobra. I... zatrute piwo. Dobra, porozmawiajmy z karczmarzem. Tym razem dowiemy się czegoś od tej osobistości. Ciekawe, jaka będzie nagroda za powodzenie w naszym śledztwie. Trzeba być przygotowany na wszystko, drodzy brodacze. O czym powiedzieć teraz? Może o krasnoludzie wspomnieć? W końcu chyba przychylnie spojrzy na zdanie krasnoluda. Przeszukaj piwniczkę. Czekajcie, gdzie jest przejście do niej? Myślałem, że tutaj, ale... tutaj też nie. Na mapie to... jest magazyn piwa, dobra. Wystarczyło spojrzeć na... mapę. Pytanie, to jest wyżej czy niżej? Jest, magazyn piwa tutaj faktycznie. O rety, tyle miejsc nowych. Chyba ten górnik jeszcze. Jeden. Dobra, przed siebie drużyna, przed siebie. On jest... jakby na wyższym poziomie, czyli gdzieś jakby tutaj, można by powiedzieć. Tak się przynajmniej wydaje. Jest.
No. Czyżby kolejna lokacja? Spoko. Zawalony tunel. Jeszcze nie wiem, gdzie w pierwszej kolejności udać. Jest magazyn, tunel, piwniczka. Innymi słowy, jest co robić i takie zadania. Ogólnie zadania, czy to poboczne, czy główne, lubię, no bo w końcu można się czymś zająć, użyć różnych zdolności ewentualnie. Oczywiście też pobiegać z kąta w kąt, w tej i we w te i w ogóle, ale wystarczy to zignorować. No ale dobra, w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym sprawdzimy sobie prawdopodobnie te trzy miejsca, chyba że potrwa to zbyt długo, by sprawdzić wszystkie, no, ale mimo wszystko się postaram. Dziękuję za oglądanie. Cześć!